Nie wiem, czy o, widzicie. Zimno jak nie wiem co. Nie wiem, czy się to widzieli, no bo kurde, nie wiem, czym kamerkę włączył. Co do filmiku z MRF-a, będzie filmik z MRF-a. Tylko na chwilę obecną mam mały problem z nagrywaniem już czasem, kiedy to nagrać. Ale postaram się to jak najszybciej wrzucić, żeby nie było jakichś niedomówień. No, postaram się jak najszybciej, bo potrafię nagrać i wrzucić ten odcinek na kanał. Zobacz, dawno mnie jeździł MRF-em. Już kurde 2 miesiące stoi, niepalony, niejeżdżony. Dobra, w amortyzatorze. Bardzo w amortyzatorze już mam mało powietrza. No, gazu. Dobra, wyprowadzamy sprzęt. Sprawdzimy. Zaraz zychy, zaraz. Sąsiedzi pewnie zadzwonią na policję. No ale trudno. Ja się chcę przejechać. Nie ma ciszy nocnej. Na razie nie ma ciszy nocnej. Dobra. Jeszcze może się sprawdzi ładowanie zaraz. Akumulatora. Chodzi jak ta lala. Przy tej mocy silnika i momencie obrotowym sprząt daje radę. Teraz widzę, że światła nadają robotę, robią zajebistą. Czyli wszystko widać. Czyli w lesie ja będę jeździł, będę widział wszystko, bo mam światło nieustawione na razie. Za wysoko ładuję. Ładuję ogólnie po ścianie. Po sufitach ładuję, no ale trudno. To sobie przereguluję jeszcze. Wiecie, co robi się? Zaraz jeszcze muszę tylko sprawdzić ładowanie akumulatora. Chyba, że to jeszcze będzie w tym odcinku. Tak, żeby krótki chcę zrobić. Ale wiecie, jak to u mnie, jak się rozgadam. Te świece chujowo chodzi, dziadowsko. Nierówno. No, ale trudno. Musicie mi na słowo uwierzyć.
Czyli jest chujnia. Dalej, jest dziadowska. Jest w granicach 1 V. Mimo, że zmieniłem ten regulator napięcia, czyli regulator napięcia mi nic nie dał. Dalej nic mi nie dał. Niestety. Jest kita oba. Dobra. To będzie na tyle chyba w dzisiejszym odcinku. No niestety. Ładowanie jest w granicach 1 V. Czyli naładuje mi akumulator, jak nie, ja będę jeździł bez świateł. Ale szału nie ma. Szału nie ma. Jest tak do 13 V. Jest. Wtedy jest 13 i coś volta na akumulatorze. Jak włączę światła, jest w granicach 12 i coś tam, 12 i 6. Czyli tam minimalne ładowanie jest. Minimalne ładowanie jest, ale nie ma szału. Naprawdę nie ma szału. Ale pojeżdżę na pewno na tym. Dobra, to tyle. To my się widzimy w następnym odcinku. To będzie specjal i mam nadzieję, że się wyrobię i będzie wszystko grać. Mam nadzieję, że wytrwacie. Dziękuję wam za te wszystkie subskrypcje. Dziękuję wam za wszystkie miłe słowa, które kierujecie do mnie w komentarzach. No. To na razie. Hej. 3, 2, 1, go!